co się spieszyć, niech świat przed siebie pędzi. Na wale zdarzeń i dat, co przyjdzie, będzie i tak. Po co się szarpać i gnać za własnym cieniem? Lepiej być sobą i brać, co życie nam da. Żyjmy chwilą i kochajmy się, nic więcej nam nie trzeba. Własny kąt, skrawek nieba starczy nam, aby żyć. I co rok aż do dna płaskwić za wszystko, co za nami. Potem wypić drugi za przyszłe dni. Wszystko już masz, nie proś o więcej. Czas rzucić karty na stół, niech sobie grają wabank. Nic nie jest ważne aż tak, by wszystko stracić. Radość i łzy, szczęścia smak, to jest wielki dar. Żyjmy chwilą i kochajmy się, nic więcej nam nie trzeba. Własny kąt, skrawek nieba starczy nam, aby żyć. I co rok aż do dna płaskwić za wszystko, co za nami. Potem wypić drugi za przyszłe dni. Nic więcej nam nie trzeba. Własny kąt, skrawek nieba starczy nam, aby żyć. I co rok aż do dna płaskwić za wszystko, co za nami. Potem wypić drugi za przyszłe dni. Sebastian Mierzwa, witam serdecznie w finale 600 plus 28 listy szlagierową LSS. Dobry wieczór. Hashtag zostańcie w doma to slogan, który na pewno nie jest wam roztomili w ogóle obcy. To też rozumia, że oczekujecie dużo szlagierowej muzyki. To ją od nas dostaniecie. I ty wiemy, że czarne dni pójdą precz i powrócą dobre sny. Widzę, dziochy, że się radujecie. Damian Holecki przed chwilą we fragmencie takim, ale to nie wszystko, co na dzisiaj. My narychtowali do was. Też widać, że Damian nie nudzi się w doma. On nie przejął się hasłem, że nie przychodzi sanepid do domu i no zajączek i wysprzątał już wszystkie kąty. Patrzy przez pięciokrotnie umyte okna, tak, wysprzątał ogród. Postanowił wszystkich was uszczęśliwić, tworząc song pod tytułem Nasz świat, nasz dom, na trwająco teraz kwarantanna. Nowy song Damiana Holeckiego. Tam też możecie usłyszeć słowa na pewno powrócą dobre sny.
sny na pewno powrócą, a do nowej rzeczywistości będziemy musieli się, no niestety, przystosować. Szlagierowo nowość Damiana Holeckiego w całości w dalszej części programu, więc warto zostać z nami. Hiszpańskie dziś budzi mnie i morza szum. Czasem myślę, że to chyba sen. Na jednej z plaż stałeś ty, tylko ty całkiem sam. A tuż obok ja, wokół nas tańczył cichutko wiatr. Spojrzałeś w moją stronę, oczy twoje sprawiły, że płonę. Serce mi drży, szepnęłam to ty. Mi amor, mi amor, mi amor, serce me woła cię. Mi amor, mi amor, mi amor, chcę byś całą. Każdego dnia powtarzałeś, że świat będzie nasz. Wróżyłeś skarb, że ta miłość zostanie w nas. Wierzyłam w to i myślałam, że to jest nasz czas. Lecz pewnego dnia zrozumiałam, że czar właśnie zgasł. Ty odszedłeś bez pożegnania, w moim sercu została rana i wielki ból, kochany mój. Portale społecznościowe w okresie kwarantanny są przez was roztomili mega oblegane. Facebookowy profil naszego programu także, za co dziękujemy. Szlagirowi wykonawcy, aby być bliżej włosy, tworzą różne grafiki, filmiki. No to teraz zobaczymy miks taki z ostatnich dni. Proszę bardzo. Witam serdecznie, Piotr Feszter, kłaniam się niziutko. Kochani, jak wszyscy, siedzę w domu, pracuję nad nowymi piosenkami, nad nowymi tekstami, nad budową mojego nowego studia. Wam też powiem, zróbcie wszystko, co zaległe, przede wszystkim zostańcie w domu i bądźcie zdrowi. Pozdrawiam serdecznie. Drogie panie, drodzy panowie, muszę podkreślić, że moja korona jest wyjątkowo ekologiczna, mianowicie recyclingowa.
Witam was, kochani, bardzo gorąco i serdecznie. Nosek i buźka zakryta i maska przez Pawła uszyta. Drodzy państwo, co prawda w okresie kwarantanny miałam sporo czasu i z pościeli mojego syna, jak był mały, uszyłem na znajomym, którzy akurat pracowali, mieli taki obowiązek, uszyłem maski. Oczywiście sobie troszeczkę odwrotnie, ale ja zawsze lubiłem być troszeczkę inny niż wszyscy. W związku z powyższym przypominam, że maseczka to nie zabawa, maseczka to ważna sprawa. Pozdrawiam wszystkich miłośników i sympatyków Listy Śląskich Szlagierów. Z Gdańska dla państwa Paweł Siluksteiner. Wszystko znowu będzie dobrze. I się skończy wolny czas. Nie poprawi optymizmu. Świat zakręcony teraz. Tym wszystkim, którzy to właśnie wzięli i wyśpiewali ta piosenka, wielkie dzięki, bo naprawdę to taki optymistyczny song. Enej, Tulia, wszystkim jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Będzie dobrze, trzymcie się. A ja pozdrawiam, Sebastian Mierzwa. Pamiętajcie, łostońcie jeszcze w domach. W domu naprawdę może być fajnie. Życie to ta jedna chwila. Dziewczyny stawione na cztery. Niepokojno. Słabej. Pierwszy raz nie masz chwila miesza. No to może skorzysz na pobóż. Ruszaj się, równy ruchy, AB. Rozdaj innym to, co chciałbyś dać. Hashtag sieć na życi. Też roztomili od dzisiejszego programu wprowadzamy nowy punkt, który to już chyba na stałe wpisze się do naszej ramóweczki. To będzie szlagierowo-koncertowo z humorem. Gdzie się postarał tak, w takiej pigułce powiedzieć, bo Jurek to jest synek, proszę państwa, skąd? Jurek to jest synek z jakiego miasta na Śląsku? Piekary Śląskie, właśnie. A więc to jest nasz synek. Słuchajcie, Piekary Śląskie, najbardziej chyba śląskie miasto. I mnie się tutaj właśnie nasuwa taka anegdota, jak to taki mały synek ze szkoły podstawowej, nie wiem, może łaził do drugiej, do trzeciej klasy, przyłazi po lekcjach do domu i go do: tato, od kogo pochodzą ludzie? A ten tata się tak podropał po głowie i go do: synek, no ludzie pochodzą od małpy. A synek go do: tato, ale wszystkie ludzie. A ten tata tak wejrzał na synka, go do: ja, synek, wszystkie ludzie pochodzą od małpy. Synek się tak wejrzał, go do: tato, tato, a my Ślązoki. A tata go do: nie, nie, my Ślązoki od King Konga. Także słuchajcie, to są nasze korzenie, Jurek, tego się trzymamy. Ale proszę państwa, 35-lecie Jurka Macoły. I wiadomo, to piękny jubileusz. Na Śląsku zawsze się pięknie pielęgnowało te wszystkie jubileusze, spotkania rodzinne. I ja tutaj pozwól, że nawiążę może nie do 35-lecia, ale takimi najbardziej obchodzonymi u nas jubileuszami na Śląsku, jeżeli chodzi o familię, to jest 25-lecie, czyli srebrne gody, i 50-lecie, czyli złote gody, nie? I proszę państwa, tutaj taką przypowieść z humorem. Oczywiście pewne małżeństwo miało 25 lat po ślubie. No i wiadomo, mąż miał taką sytuację zawodową, że on często wyjeżdżał w delegację, czyli doma go nie była, nie? Żona zajmowała się oczywiście mieszkaniem, tu wszystko, i mąż pojechał w delegację. Żona wpadła na pomysł, że podczas jego nieobecności z okazji tego 25-lecia zamówi prezent, wyjątkowy prezent. Ludzie, do ich sypialni zamówiła nowiutko szafa.
Ja, proszę Państwa, taką normalnie elegancką szafa zamówiła ekipa. Ta ekipa przyjechała, zmontowała ta szafa, ale co jest ważniejsze, proszę Państwa, że to małżeństwo mieszkało w takim typowym bloku czteropiętrowym, który kiedyś się budowało z wielkiej płyty. Na pewno Państwo kojarzycie. Oni mieszkali na pierwszym piętrze. Słuchajcie, a pod ich blokiem były tory tramwajowe i co pewien czas przyjeżdżała tam banka, nie? I wyobraźcie się, proszę Państwa, że jak oni ta szafa skręcili i ten tramwaj tam przejechał, to za każdym razem ta szafa się rozkładała. Słuchajcie, ta kobieta w ramach gwarancji 20 razy wzywała ta ekipa monterów i mówi: panowie, zróbcie coś, nie? Jak ta ekipa skręciła ta szafa, banka przejechała, czyli tramwaj, ta szafa się rozkładała. Nie wiadomo czemu. Ta żona już załamano go do tego szefa monterów. Mówi: proszę pana, jutro przyjeżdża mój mąż z delegacji. Jak ją się pokorza, jak ją się zaprezentuje? Ten szef tych monterów tak myśli, mówi: proszę panią, dobra, my po raz 21 ta szafa pani skręcimy w ramach gwarancji i jak my ją skręcimy, to ją do tej szafy wlejza, zamkna się od środka i byda czekał, aż ta bana pojedzie, żeby zobaczyć, czemu ta szafa puszcza tam na tych śrubach, nie? Jak powiedział, tak zrobili, skręcili ta szafa, on wlos do tej szafy i pech chciał, kto przyjeżdżał dzień wcześniej z delegacji. Mąż, ludzie, mąż wraz oczywiście, buziaki, zaraz, misie z żoną, nie, wali kaj do sypialni. Kurde, widzi nowiutko szafa, kochanie, nowa szafa, otwiera ta szafa i widzi tego chłopa. Proszę Państwa, napięcie sytuacji nieprawdopodobne. Ten szef monterów widzi tego męża i nie zastanawiając się długo go do tak: proszę pana, wal pan od razu w ryj, bo i tak pan nie uwierzy, że czeka na tramwaj. Także, proszę Państwa, brawa mogą być, bo to ludzie co nie wymyślą, ale wybrną z sytuacji, nie? No tak, ja już teraz rozumiem, czemu moja żona chciała do meblowego się wybrać po nowy szrank, szafa. A jak dostaniecie, chłopcy, taki prezent, to pierwsze, co zróbcie, sami go po prostu poskręcajcie, bo inaczej może się to naprawdę źle skończyć. Dobrze, moi roztomili, to już teraz artystyczni kompanii Mirka Jędrowskiego. Oni też nie próżnują, postanowili w okresie kwarantanny nauczyć się języków obcych. No i całki czas zadawają się jedno pytanie: czy to się opłaca? Zobaczcie sami. Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Говорите по-русски? Parlez-vous français? Mein Gott! Bercik, co? My by się jakiego języka musieli nauczyć. A po co? Jak po co? Patrz, on umiał 4, a z nami się nie pogodą. Pra, chodź. Sam Jurek Killer wiedział, że języków trzeba się uczyć. Yes, of course, natürlich, ja wol, absolument i te wszystkie inne języki warto też znać. Właśnie tak ze szlagierowym przymrużeniem oka chcemy wam roztomili umilić ten czas kwarantanny. Dla jednych jest bajką, dla innych to zły sen. Mijają cię na ulicy i widzisz ich w każdy dzień. Podejdź, podaj pomocną dłoń, tak niewiele kosztuje to. Drobny gest, który uśmiechle, dobry los kiedyś oddzięczy się. Otwórz serce swe, niech nadzieją tchnie, innym radość daj, szczęście nieś. Otwórz serce swe, niechaj cieszy cię, kiedy możesz dać, a nie brać. Otwórz serca drzwi, niech zagości w nim ta iskierka, co zmieni świat. Zrozum, żyjesz pośród tych ludzi, nie obok nich. Więc uśmiechnij się, niech nadzieją tchnie, innym radość daj,
i szczęście nieś. Otwórz serce swe, niechaj cieszy cię, kiedy możesz dać, a nie brać. Słońce dla jednych tu świeci przez cały okrągły rok, dla innych ulewne deszcze, nieszczęściem każdy krok. Serce na swojej dłoni nieś jego ciepłem dokoła dziel. Poczuj, jak pięknie jest tu być, łatwiej żyć, kiedy smutku jest mniej. Otwórz serce swe, niech nadzieją tchnie, innym radość daj, szczęście nieś. Otwórz serce swe, niechaj cieszy cię, kiedy możesz dać, a nie brać. Otwórz serca drzwi, niech zagości w nim ta iskierka, co zmieni świat. Zrozum, żyjesz pośród tych ludzi, nie obok nich. Otwórz serce swe, niech nadzieją tchnie, innym radość daj, szczęście nieś. Otwórz serce swe, niechaj cieszy cię, kiedy możesz dać, a nie brać. Otwórz serca drzwi, niech zagości w nim ta iskierka, co zmieni świat. Zrozum, żyjesz pośród tych ludzi, nie obok nich. A już te rozki, Rostomili, przypominamy się, jak wyglądała top 10 z poprzedniego tydnia. Plac z numerem 10, Magda i szlagier Miłość, najpiękniejszy dar. Na 9, Damian Holecki, szlagier Granica. Pozycja z numerem 8, Paweł Sobota and Witamina, Kasa, misiu, kasa. Na 7, Tańcz, gdy buzuki gra i Arkadia Wend. Pozycja z numerem 6, Bernadetta Kowalsko i szlagier Jo jest ciołcha. Połowa notowania należała do Tima Fabiana, Zostań proszę. Na 4, Fajnie, że cię znam i Oxford Duo. Top 3, plac z numerem 3, Peter Feszter, Za tobą pójdę na koniec świata. Na pozycji z numerem 2, duet Karo i szlagier Piękny sen. A w finale 600 plus 27 na fotel lidera wskakuje kto? Sylwia Drzewiecko i szlagier Anioł z diabłem. To był skrót finału 600 plus 27. Sylwia Drzewiecko po raz któryś już na fotelu lidera wygodnie siedzi. A czy Sylwia utrzymie się dzisiaj? Jak opozycja zajmie? No, zostańcie z listą szlagierową LSS i przekonajcie się o tym.